finale pierwszego sezonu Dziedzictwo, Iqbal zginęła, a Zuhal opuściła miasto. Yaman przyjął śmierć, aby udowodnić swoją miłość do Zeyer. Nie pozwolę ci odejść, bo jeśli odejdziesz, jeśli oni oboje odejdą, to będzie dla mnie koniec. Wiele przeszliśmy, wiele złych rzeczy, ale mimo to, nawet jeśli powiesz coś innego, ja wiem, ty też mnie kochasz, nie mogę cofnąć czasu, co się stało to się stało, co zostało powiedziane. Nie mogę cofnąć czasu, ale ty możesz, czy chcesz iść, nie pozwalam na to, możesz odejść dopiero, gdy mnie zabijesz. Nie ma innego wyjścia, tylko jeśli mnie zabijesz, kocham cię, zabiłem twoją siostrę. Ja to zrobiłem. Zadbaj o dziedzictwo swojej siostry, obiecuję ci, siostro, że znajdę twojego zabójcę. Bądź cicho, chodź tu, mały człowieczku, zostaw Yusufa, kocham cię, kocham cię. Ty, sprawiasz, że wszystko, czego dotkniesz, staje się piękniejsze, możesz wyleczyć wszystko. Do mojego brata, do Yusufa, zwłaszcza dla mnie, ufam ci. Chcę, żebyś i ty mi zaufał. Przed nami długa droga, gdziekolwiek spojrzę na niebie, tam jest twoja gwiazda, wskaż mi zawsze właściwą drogę. Czy pójdziesz ze mną tą drogą, aż do wieczności? Jako moja żona, to jest dla ciebie. Byłem ci winien kawę, nie jestem taki, dzięki tobie moje życie stało się wiosną, kocham cię. Kocham cię, Yusuf, zaopiekuj się moim dziedzictwem, nie zostawiaj mojego dziecka w tej rezydencji. Nigdy, nigdy, nigdy nie żałować, w finale pierwszego sezonu Dziedzictwo Zeyer, która od samego początku szukała zemsty za śmierć swojej siostry, zrobiła wszystko, aby doprowadzić Yamana przed sąd i ukarać go za jego zbrodnie. Jednakże, gdy udało jej się to zrobić, okazało się, że prawda może być o wiele bardziej skomplikowana, niż początkowo myślała. Z jednej strony, Zeyer jest zdeterminowana, aby znaleźć dowody na winę Yamana i zakończyć jego karierę jako mordercy. Jednakże, im więcej czasu spędza w pobliżu Yamana, tym więcej wątpliwości pojawia się w jej umyśle. Czy na pewno Yaman jest winny? Czy może jest to kwestia zemsty i emocji, które nie pozwalają jej na realistyczne spojrzenie na sytuację? Zeyer musi zmierzyć się z prawdziwą prawdą o Yamansie. Musi rozebrać całą sprawę na części pierwsze i zobaczyć, co tak naprawdę się wydarzyło. Musi porównać dowody i zdecydować, kto jest winny i kto jest niewinny. Jednakże, jak już wspomniałem, nic nie jest takie, jak się wydaje. W miarę jak Zeyer zbliża się do rozwiązania zagadki, odkrywa, że nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Każda nowa informacja dodaje nowe pytania i wątpliwości. Zeyer jest zdezorientowana i nie wie, co robić. W
finale pierwszego sezonu Dziedzictwo Zeyer zaczyna rozumieć, że prawda może być o wiele bardziej skomplikowana, niż początkowo myślała. Musi nauczyć się rozróżniać prawdę od kłamstwa i zrozumieć, co tak naprawdę stało się z jej siostrą. Tylko wtedy będzie mogła zakończyć tę sprawę i ruszyć dalej. Podsumowując, w finale jednym. Sezonu Dziedzictwo to jedna z najlepszych i najbardziej intrygujących części tej serii. Zeyer Yaman musi zmierzyć się z prawdziwą prawdą i zdecydować, co dalej zrobić. Czy uda jej się znaleźć rozwiązanie, czy też zostanie zdezorientowana i nieporadna? Odcinek ten jest bardzo ważny w rozwoju fabuły, ponieważ stanowi punkt zwrotny dla Zeyer, która od początku serialu pragnęła zemsty na Yamanie za śmierć swojej siostry. Zeyer, podejrzewając Yamana o popełnienie tego czynu, postanowiła go aresztować. Jednakże, wszystko nie poszło zgodnie z jej planem, gdyż Yaman został zwolniony z braku wystarczających dowodów na jego winę. Zeyer, nie dając za wygraną, nadal pragnie zemsty na Yamanie i chce udowodnić jego winę. Jednakże, wraz z każdą kolejną pojawiającą się wątpliwością, Zeyer zaczyna kwestionować swoje przekonania i wątpić w winę Yamana. Ostatecznie, to właśnie Zeyer odkrywa prawdę i dowiaduje się, że Yaman jest niewinny. Iqbal zginęła, a Zuhal opuściła miasto, co z pewnością wpłynęło na życie naszej pary. Czy Zeyer i Yaman będą w stanie przetrwać kolejne trudności i przeciwności losu? W finale pierwszego sezonu Dziedzictwo stanowił punkt kulminacyjny serii, w którym widzowie mieli szansę zobaczyć wiele ważnych wydarzeń, w tym konfesję Yamana. Od samego początku serialu, wiadomo było, że historia Zeyer i Yamana będzie pełna trudnych momentów. Po śmierci siostry Zeyer, Yaman stał się podejrzanym, a Zeyer zrobiła wszystko, aby udowodnić jego niewinność. Jednocześnie para zaczęła się zbliżać do siebie i zakochała się. W finale pierwszego sezonu Dziedzictwo widzowie mieli okazję zobaczyć, jak Yaman próbuje zatrzymać Zeyer i Yusufa, ale Zeyer chce uciec z Yusufem przed Zia. Yaman nie chce, aby Zeyer uciekała, więc stara się ją przekonać, żeby została z nim. Mimo swoich wysiłków, Yaman nie jest w stanie przekonać Zeyer, że jest niewinny. W końcu Yaman decyduje się wyznać prawdę. W ten sposób, widzowie dowiadują się o zbrodni, której Yaman jest winny, a Zeyer odkrywa prawdę o swojej siostrze i jej śmierci. Odcinek ten był bardzo emocjonalny i wstrząsający, a aktorstwo wszystkich aktorów było na bardzo wysokim poziomie. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez serial Dziedzictwo, Emanet, jest miłość. Miłość pomiędzy Zeyer i Yamanem jest silna i szczera, mimo trudności, które muszą przeciwstawiać się na swojej drodze. Miłość ta staje się motywem przewodnim całego serialu i prowadzi do wielu ważnych wydarzeń. W
finale pierwszego sezonu Dziedzictwo pokazał, że miłość jest w stanie przezwyciężyć nawet najtrudniejsze sytuacje i zburzyć mury kłamstwa i manipulacji. Choć Yaman zrobił wiele złego, to jego miłość do Zeir i Yusufa pozwoliła mu odważyć się wyznać prawdę i zacząć odkupiać swoje winy. Serial Dziedzictwo Emanet jest bardzo dobrze napisany i skonstruowany. Historia Zeir i Yamana jest skomplikowana, ale zarazem piękna i emocjonalna. W tym odcinku widzowie mieli szansę zobaczyć, czy Yaman zdecyduje się wyznać prawdę Zeir i w końcu uwolnić ją od kłamstwa, które przez wiele odcinków ciążyło na ich związku. Zeir, zdesperowana, próbuje uciec z Yusufem i zaczyna pakować swoje rzeczy. W tym samym czasie Yaman wyznaje jej swoje uczucia, mówiąc: "Te amo, Zeir." To jednak nie jest wystarczające, aby odwieść ją od planów ucieczki. Yaman zdaje sobie sprawę, że jego przeszłość i związki z Iqbal są głównymi przeszkodami w związku z Zeir. W przeciwieństwie do Zeir, Yaman ma trudności z zaakceptowaniem prawdy. Boi się, że jego przeszłość zniszczy ich związek, a Zeir zdecyduje się odejść. W jednej z wcześniejszych analiz serialu podkreśliliśmy, że Yaman z pewnością będzie żałować swojego kłamstwa i niedowiedzenia prawdy. Jednak w finale pierwszego sezonu Dziedzictwo widzowie mieli szansę zobaczyć, jak Yaman zaczyna zmieniać swoje podejście. Zdaje sobie sprawę, że musi poradzić sobie z własnymi demonami i uwolnić Zeir od kłamstwa. Jego próby przekonania Zeir, że wszystko było spowodowane przez Iqbal, wydają się być jedynym rozwiązaniem, które pozwoli im na przejście przez to trudne wyzwanie. Z drugiej strony, Zeir, mimo że kocha Yaman, ma trudności z zaakceptowaniem tych kłamstw. Nie może pogodzić się z faktem, że Yaman jest mordercą jej siostry. Widzowie mogą zauważyć, jak Zeir wciąż waha się, czy zaufać Yamana i uwierzyć w jego wersję wydarzeń. Jednak niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie Zeir, widzowie mogą mieć nadzieję, że ten odcinek pozwoli Yamana na przełamanie swojego lęku i wyjście z własnej pułapki. W końcu, jak sugeruje jedna z wypowiedzi w odcinku, nie ma niczego silniejszego niż miłość. Jeśli Yaman i Zeir będą razem, zawsze będą w stanie pokonać wszystkie trudności i stawić czoła każdej przeszkodzie. W finale pierwszego sezonu Dziedzictwo rozpoczyna się od sceny, w której Yaman odkrywa, że Zeir nagrywa jego rozmowę z jednym z przeciwników jego rodziny. Po tym incydencie Zeir staje przed trudnym wyborem, musi albo zdradzić swoją rodzinę i przyłączyć się do Yaman, albo zachować lojalność wobec swojego ojca i kontynuować swoją grę. Zwroty akcji są w tym odcinku na porządku dziennym, co sprawia, że trudno się od niego oderwać. Jednym z kluczowych momentów jest plan Zeir i Ef, brata, który ma na celu zmuszenie Yamana do wyznania prawdy o swojej rodzinie. Wszystko wskazuje na to, że Zeir i Firat są gotowi na wiele, aby osiągnąć swój cel. Czy uda im się przeprowadzić swój plan w życie?
Czy Jaman zostanie zdradzony przez swoją ukochaną? Kolejnym aspektem, który warto zwrócić uwagę, jest kwestia terskose, czyli nagłych zwrotów akcji, na jakie tak często narażeni są widzowie tureckich seriali. Choć w finale pierwszego sezonu Dziedzictwo nie dochodzi do tak spektakularnego zwrotu jak Wiemin, to i tak autorzy potrafią zaskoczyć widzów. Ich sposób na to, by utrzymać ich uwagę i zainteresowanie, to wprowadzanie nieoczekiwanych sytuacji i postaci, które wpływają na losy bohaterów. Niewątpliwie, jednym z najważniejszych atutów tego odcinka jest postać Zeyer. To ona stanowi o sile i głębi fabuły, a także wzbudza najwięcej emocji wśród widzów. Jej postać jest skomplikowana i wielowymiarowa, pełna sprzeczności. W finale pierwszego sezonu Dziedzictwo pojawia się kolejny wątek, Zeyer, która ma swój własny plan dotyczący Jamana i jego rodziny. Właśnie ta postać stała się dla mnie jednym z najbardziej interesujących elementów serialu. Zeyer to silna, niezależna kobieta, która działa z zimną krwią i nie boi się podejmować ryzyka. Jej celem jest zemsta, ale nie tylko na Jamansie, chce również pomścić swoją rodzinę i przyjaciół. W finale pierwszego sezonu Dziedzictwo Zeyer korzysta z nielegalnych metod, takich jak nagrywanie rozmów, aby zdobyć informacje, których potrzebuje. To pokazuje, jak bardzo zdeterminowana jest w swoim działaniu i jak bardzo chce osiągnąć swój cel. Jednocześnie pokazuje to również, jak bardzo jest toksyczna i manipulująca, jest gotowa zrobić wszystko, aby osiągnąć swój cel, nawet jeśli oznacza to zdradę zaufania innych osób. Następnie pojawia się F. Plat, który razem z Zeyer planuje, jak mogą włączyć Jamana w swoją intrygę. Ciekawe jest to, jak bardzo Zeyer zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z jej działań, a mimo to kontynuuje swoje plany. Jest to postać, która wzbudza wiele emocji, zarówno sympatię, jak i niechęć. Oczywiście, nie mogę nie wspomnieć o Jamansie, który jest głównym bohaterem serialu. To on musi zmierzyć się z problemami swojej rodziny i firmy, ale też z własnymi lękami i wątpliwościami. Jaman to postać, która przeszedł przez wiele trudnych sytuacji, ale zawsze znajduje siłę, aby walczyć i nie poddawać się. Jest to bardzo interesujący aspekt jego postaci, ponieważ pokazuje, że nawet silni i pewni siebie ludzie mają swoje słabości. W pierwszym odcinku sezonu 2 Dziedzictwo Jaman nie umarł. Nowe życie Zeyer i Yusufa. Dziedzictwo, Emanet, to turecki serial, który od momentu swojej premiery wciąż zdobywa rzesze fanów. Na samym początku odcinka dowiadujemy się, że Jaman, który w poprzednim sezonie został postrzelony przez Zeyer, wciąż żyje. Zaskakujące jest to, że nawet Zeyer nie była świadoma jego przetrwania, co dodaje całości jeszcze więcej dramatyzmu. Widzowie z pewnością odetchnęli z ulgą, gdy poznali ten fakt, a jednocześnie czekają z niecierpliwością, co przyniesie przyszłość dla bohaterów.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w pierwszym odcinku sezonu 2 jest otwarcie przez Zeyer i Yusufa kachwiarni. Jest to dla nich wielkie wyzwanie, ale jednocześnie nowe życie, w którym mogą się skupić na swoich pasjach i celach. Dla Zeyer jest to również sposób na odcięcie się od przeszłości i związanych z nią trudnych wspomnień. W drugim sezonie Dziedzictwa Emanetu możemy się spodziewać wielu emocjonujących momentów.